Wars urodził się jako Henryk Warszowski w roku 1902 w Warszawie. Rodzice pchali go w stronę sztuk pięknych. Myślę, że mieli na niego taki pomysł, któremu on chciał sprostać, żeby został malarzem. Zaczął studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale na tę chorobę serca, duszy, jaką jest muzyka, nie ma rady. Porzucił te studia na rzecz studiów muzycznych. I Henryk Wars rzeczywiście brał wszystko to, co było nowe, to, co było nowoczesne. Chciał to wycisnąć jak cytrynę. Warsa i jego talent zauważył bardzo ważny człowiek, Juliusz Feigenbaum, który był szefem wytwórni płytowej Syrena Record. Wars, nie mający jeszcze wtedy lat 30, został szefem muzycznym tej wytwórni. Nowe medium, jakim było kino dźwiękowe, stworzyło Henryka Warsa, kompozytora. Do 1939 roku zrobił muzykę i piosenki do 38 filmów. I do agresji niemieckiej na Związek Radziecki przebywał we Lwowie, ale nie tylko, bo z tego Lwowa jeździł ze swoim zespołem T-Jazz, tak się nazywał ten zespół, T-Jazz, po terenie Związku Radzieckiego, dając koncerty, mnóstwo koncertów. I tuż w zasadzie po wojnie, przez chwilę tylko był w Londynie, postanowił udać się tam, gdzie jest tego filmu kolebka, czyli do Los Angeles. Najpierw wykonywał jakieś takie rzemieślnicze prace, był kopistą, czyli przepisywał nuty, coś tam czasem skomponował. No generalnie rzecz biorąc, nie było mu łatwo i jego rodzinie, ponieważ prywatnie przyjaźnił się z Johnem Wayne'em. Więc John Wayne plus kilku znajomych, z którymi Wars znał się sprzed wojny, ułatwiło mu drogę do tej dużej kariery. No i zrobił kilka ważnych filmów. Napisał sporo piosenek wyśpiewanych przez na przykład Binga Crosby'ego, przez Franka Sinatrę. Natomiast to już było wszystko późno. I to jest też kolejny ten moment w jego życiu i w jego karierze, który pokazuje, że w zasadzie Wars, że to szczęście i ta wielkość po raz kolejny go w pewien sposób ominęła. To znaczy u progu największego rozkwitu swojej kariery wybuchła wojna, jego kariery wybuchła wojna. Potem Wars musiał wszystko odbudowywać i pod koniec życia przyszły pieniądze, przyszły kontrakty, przyszły zlecenia, przyszła sława.